Namaste, witajcie na jodze mobilne biodra. Dziś przed nami wyzwanie z mobilnością bioder. Spróbujemy zwieńczyć je lotosem. Nie musicie go robić, możecie poprzestać na spokojniejszych wariantach asan. Przygotowujemy sobie klocek, w razie czego możecie też mieć pasek. Usiądźcie w wygodnym siadzie, połóżcie dłonie na dolne żebra i przez chwilkę pooddychajcie oddechem boczno-żebrowym, wydłużając wdechy i wydechy. Z wdechem poczuj, jak rozszerzasz żebra na boki, poszerzając klatkę, a Twój brzuch się zapada i staje się aktywny. Na wydechach wczuj się w zsuwanie łuków żeber do siebie i oddalaj lekko barki od uszu. Wejdź w schemat oddechów boczno-żebrowych i zostań z nimi przez całą naszą praktykę. Dodatkowo podczas wykonywania asan odpychaj się dłońmi i stopami od maty. Ruch odpychania kończynami od maty utrzyma nam aktywne centrum bez dodatkowego wciągania pępka na siłę. Z wdechem poszerzasz żebra, brzuch się zapada. Z wydechem zsuwasz żebra do siebie. Możesz oddychać oddechem ujjayi, delikatnie szumiącym w gardle. Wdech żebra na boki, brzuch się zapada. I wydech łuki żeber do siebie. Podczas naszej praktyki wykonuj tylko te asany, które możesz wykonać. Wspomagaj się pomacami, klockiem, paskiem albo wykonaj prostsze warianty danej asany bez forsowania ciała. Uwaga, zaczynamy. Wdech ramiona w górę, z wydechem skręt w prawo. Wdech centrum i wydech skręt w lewo. Wdech centrum 2 i wydech skręt w prawo. Wdech centrum i wydech skręt w lewo. Wdech centrum 3 i wydech skręt w prawo. Wdech centrum i wydech skręt w lewo. Wdech centrum, uwaga, z wydechem spleć dłonie za plecami i z wdechem lekko zrotuj barki na zewnątrz, poczuj delikatne rozciągnięcie w klatce. Wydech, zostajemy. Wdech 2. Wdech 3. Wdech 4. Wydech, rozplątujemy dłonie kilka razy, rozprostowujemy palce dłoni i zaciskamy dłonie w pięści, najpierw powoli, a później coraz szybciej. Rozgrzewka dla dłoni i nadgarstków. I roztrzep dłonie. Teraz przemasuj dłonie, tak jakbyś mył ręce. Rozgrzewamy dłonie. Jak już poczujesz ciepło dłoni, to rozcieramy sobie przedramiona, rozcieramy łokcie. Idziemy na barki i ramiona, idziemy do klęku i krążenia barkami w tył. Oddech boczno-żebrowy bez wypychania klatki do przodu. Przenieś ruch krążeń na całe ramiona. Przenieś ruch krążeń na przedramiona, od łokci w dół. I przenieś ruch krążeń na same dłonie. A teraz odwróć ruch krążeń w dłoniach na przeciwny. I przenieś ruch krążeń na przedramiona do łokci. Przenieś ruch krążeń na całe ramiona. I kończymy na krążeniach barków do przodu. Jeszcze tylko usiądź na piętach, spleć dłonie, krążenia w nadgarstkach. Kilkanaście razy w jedną stronę do uczucia płynności w ruchach, plastyczności w dłoniach. Wdech, przeciągnij się. I wydech, krążenia w stronę przeciwną. Wdech, przeciągnij się. I teraz z wydechem przenieś sobie dłonie za plecy. Rozsuwaj od siebie palce dłoni. Naciskaj opuszkami palców dłoni, bądź całymi wnętrzami dłoni na matę. Otwieramy klatkę i wdech raz. Odpychaj się dłońmi od maty. Wdech dwa.
wdech 3. Wdech 4. I wdech 5. Z wydechem wykonujemy skłon do przodu. I teraz z wdechem rolujemy się w górę. Na chwileczkę dłoń za plecy. Otwierasz kratkę i wydech dziecko. I wdech, góra 3. Wydech dziecko. Wdech, góra 4. Wydech dziecko. Wdech, góra 5. Wydech dziecko. Uwaga, zmiana. Wdech, góra i skręt w prawo z wydechem dziecko. Wdech, góra, skręt w lewo, wydech, dziecko, 2. Wdech, góra, prawo, wydech, dziecko. Wdech, góra, lewo, wydech, dziecko, 3. Wdech, góra, prawo, wydech, dziecko. Wdech, góra, lewo i z wydechem klęk podparty, z wdechem krowa, z wydechem kot. Jeszcze 9 razy. W Twoim własnym tempie faluj kręgosłupem, rozgrzewaj tłów. Odpychaj się mocno dłońmi od maty. I z wydechem siadamy na piętach. Łopatki, protrakcja, mocno odpychaj się od maty. I teraz z wdechem wyjdź w górę i na wydechu pies z głową w dół. Możesz mieć jeszcze pięty nad matą. Cały czas odpychaj się od maty, łopatki, protrakcja. Wdech, klęk, delikatnie kolana na matę. I wydech, wycofuj pośladki, pies z głową w dół. I wdech, 2, klęk. Wydech, pies z głową w dół. Wdech, 3. I wydech, pies. Wdech 4, odpychaj się od maty, wydech pies, wdech 5, wydech pies, wdech 6, wydech pies, wdech 7, wydech pies, wdech 8, wydech pies, wdech 9, wydech pies, wdech 10. Z wydechem pies idziemy sobie do zmodyfikowanego powitania słońca A, podczas którego będziemy napinać pośladki, rozciągać mięśnie biodrowo-lędźwiowe i troszeczkę sobie rozruszamy całe ciało, otwierając miednicę. Wdech do przodu, stopy złączone lub na szerokość bioder. Z wydechem skłon. Z wdechem zroluj się w górę. Wydech samastitihi. Wdech ramiona w górę raz. I wydech skłon. Wdech deska. Uwaga. Z wydechem czaturanga pierwsza, kolana, biodra, klatka, mata. Wdech kobra, sama klatka w górę. Wydech pies z głową w dół. I teraz z wdechem prawa stopa do przodu, lewy kolana, mata. Anginiosana pierwsza. Napinasz lewy pośladek. Z wydechem dłonie, mata. Wróć do psa. I wdech lewa stopa przód, prawy kolana, mata. Napinasz prawy pośladek. Anginiosana pierwsza. I wydech wróć do psa. Wdech do przodu, z wydechem skłon, z wdechem góra, wydech samastitihi, drugi raz, wdech ramiona góra, wydech skłon, wdech deska i wydech czaturanga pierwsza, wdech kobra, wydech pies z głową w dół, wdech prawa stopa przód, anginiasana pierwsza, napnij lewy pośladek, wydech pies. I wdech lewa stopa przód, anginiosana pierwsza, napnij prawy pośladek. I wydech pies, wdech przód, wydech skłon, wdech góra, wydech samastitihi trzeci raz. Wdech ramiona góra, wydech skłon, wdech deska i wydech czaturanga. Wdech kobra, wydech pies z głową w dół. Wdech, prawa stopa przód, anginiasana pierwsza, wydech, pies. Wdech, lewa stopa przód, anginiasana pierwsza, wydech, pies. Wdech, przód, wydech, skłon, wdech, góra, wydech, samastitihi, czwarty raz. Wdech, ramiona góra, wydech, skłon, wdech, deska, wydech, czaturanga. Wdech kobra, wydech pies, wdech prawa stopa, anginiasana pierwsza, wydech pies, wdech lewa stopa,
Andniasana pierwsza. Wydech. Pies. Wdech. Przód. Wydech. Skłon. Wdech. Góra. Wydech. Samastiti. Ostatni, piąty raz. Wdech. Ramiona. Góra. Wydech. Skłon. Wdech. Deska. I wydech. Chaturanga. Może być pełen wariant. Wdech. Kobra albo pies z głową w górę do wyboru. I wydech. Pies z głową w dół. Wdech. Prawa stopa. Andniasana pierwsza. Wydech. Pies. Wdech. Lewa stopa. Andniasana pierwsza. I wydech. Pies. Uwaga. Z wdechem do przodu. Z wydechem skłon. Wdech. Góra. Wydech. Samastitihi. Jeden raz. Powitania słońca B. Wdech. Utkatasana. Z wydechem skłon. Wdech. Proste plecy. I wydech. Przejście lub skok do dowolnej czaturangi. Wdech. Kobra. Pies. Góra. Wydech. Pies z głową w dół. Wdech. Prawa stopa. Wojownik pierwszy. Równe biodra. Napięty. Lewy pośladek. Odpychaj się stopami od maty. I z wydechem wracamy sobie przez dowolną czaturangę. Zawsze może być pierwsza. Wdech. Kobra albo pies. Góra. I wydech. Pies z głową w dół. I wdech. Lewa stopa. Wojownik pierwszy. Równe biodra. Napinaj prawy pośladek. Odpychaj się stopami. I wydech. Pies z głową w dół. Wdech. Do przodu. Proste plecy. Z wydechem skłon, z wdechem utkatasana, wydech, idziemy sobie do samastitihi, przechodzimy przez winiasę. Wdech, ramiona góra i z wydechem skłon, z wdechem deska, z wydechem dowolna czaturanga, wdech, kobra, pies, góra i wydech, pies z głową w dół. Sekwencja tańczących wojowników, podczas której już zaczniemy chwytać się za plecami. Możesz mieć pasek w zasięgu ręku. Jeśli się nie chwycisz, to zostań sobie z przestrzenią między dłońmi. Uwaga, mocno depnij się dłońmi od maty. Z wdechem unosimy prawą nogę ugiętą w kolanie w górę. Napinasz prawy pośladek. Na wydechu przestawiasz prawą stopę do przodu. Napinasz lewy pośladek. Z wdechem idziesz do wojownika pierwszego, napinasz lewy pośladek, z wydechem wojownik drugi na lewą stronę. Z wdechem odwracasz wojownika, lewa dłoń na lewą nogę i wydech kąt rozciągnięty, wariant pierwszy, prawy łokieć na udo z przodu, możesz być w tym wariancie. Z wdechem wracasz do wojownika drugiego i na wydechu przechodzisz przez winiasę. Druga strona. Z wdechem unosimy lewą nogę ugiętą w kolanie, napinasz lewy pośladek i na wydechu lewa stopa do przodu, napinasz prawy pośladek. Z wdechem idziesz do wojownika pierwszego, napinasz prawy pośladek, z wydechem wojownik drugi na prawą stronę. Wdech, odwracasz wojownika, prawa dłoń na prawą nogę i wydech, kąt rozciągnięty, lewy łokieć udo z przodu, możesz być cały czas w tym wariancie. Wdech, wojownik drugi, wróć. I wydech, idziemy sobie przez winiasę. Zawsze możesz wracać do łagodniejszego wariantu z kobrą. Jesteśmy znowu w psie z głową w dół. Teraz będziemy schodzić niżej w kątach rozciągniętych. Możesz zostać w tym prostszym wariancie. Wdech, prawa noga w górę, napnij prawy pośladek. Wydech, prawa stopa przód, napnij lewy. Wdech, wojownik pierwszy, odpychaj się stopami od maty. Wydech, wojownik drugi na lewo. Wdech, odwróć wojownika i teraz wydech, prawy łokieć przód albo prawa dłoń na matę, schodzimy niżej w kącie i z wdechem odpychamy się stopami do wojownika drugiego, na wydechu winiasa. Druga strona, wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek, wydech, lewa stopa przód, napnij prawy. Wdech, wojownik pierwszy, odpychaj się stopami od maty i wydech, wojownik drugi na prawą stronę. Wdech, odwróć wojownika i wydech, kąt rozciągnięty, schodzimy niżej lewą dłonią na matę i z wdechem odepchnij się mocniej, wojownik drugi, z wydechem przejdź przez winiasę. No to teraz czeka nas wyzwanie, będziemy próbowali złapać się za plecami na trzy oddechy. Nie musisz tego robić, możesz zostać w poprzednich wariantach. Mam taśmę przygotowaną z boku, w razie czego możesz też nie używać taśmy. I wdech, otwórz prawe biodro, wydech, prawa stopa przód.
Wdech wojownik pierwszy, odpychasz się od maty i wydech wojownik drugi na lewo. Wdech, odwróć wojownika i teraz wydech, prawe ramię idzie pod prawym udem, lewe z tyłu, możesz sobie wziąć taśmę, chwycić z tyłu za taśmę. I wdech raz, odpychaj się od maty, mocna pozycja. Wdech dwa, otwieraj barki, mocna pozycja. I wdech trzy, odpychasz się od maty, uwaga, zrób wydech w pozycji. I teraz z wdechem wróć do wojownika drugiego i na wydechu przejdź przez winiasę. Uwaga, idziemy sobie na drugą stronę. Wdech, otwórz lewe biodro, wydech, lewa stopa przód. Wdech, wojownik pierwszy, odpychaj się od maty, wydech, wojownik drugi na prawo. Wdech, odwróć wojownika. I z wydechem idziemy sobie do kąta rozciągniętego. Lewe ramię idzie nam pod lewym udem. Możesz tu zostawić przestrzeń. Możesz sobie chwycić też za taśmę. I wdech raz, odpychaj się stopami. Mocna pozycja. I wdech dwa, otwieraj pięknie barki. I wydech. I wdech trzy. Uwaga. Z wydechem puszczamy sobie taśmę. Z wdechem odpychamy się mocniej, powrót wojownik drugi i na wydechu winiasa, pięknie. Moi drodzy, możecie przez chwilę odpocząć na macie. Za chwileczkę przed nami wyzwanie. Może nam się przydać taśma, może się przydać klocek. Będę też pokazywała pewne warianty z nimi. Róbcie tyle, ile możecie. Jeśli potrzebujecie mocniej rozgrzać biodra, to zróbcie sobie sekwencji tańczącego wojownika z chwytami za plecami jeszcze 5-10. Ok, zaczynamy. Uwaga, troszeczkę rozgrzewamy dłonie. Otwieramy klatkę. I przechodzimy sobie teraz do następnych pozycji. Otworzymy sobie biodra mocniej. Z wydechem przejdź do psa z głową w dół i teraz mocno odpychaj się dłońmi od maty, łopatki, protrakcja. Wdech, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. Wydech, przyciągnij prawe kolano do przodu, napnij lewy pośladek, odpychaj się od maty. I wdech dwa, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. Wydech, prawe kolano przód, napinasz lewy. Wdech trzy, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. Wydech, prawe kolano przód, napinasz lewy. I wdech cztery, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. I wydech, prawa stopa przód, kolano nad kostką, lewe mata, napinamy lewy pośladek. Wdech Anjaniasana na pierwszy raz i wydech dłonie mata. Wdech dwa, odpychaj się od prawej stopy i wydech mata. Wdech trzy, napinaj lewy pośladek i wydech mata. Wdech cztery, napnij lewy pośladek, wydech skręt w prawo raz i wdech centrum. Wydech skręt w prawo dwa, wdech centrum. Wydech prawo trzy, odpychaj się od stopy, wdech centrum. Wydech prawo cztery, lewa dłoń idzie pod lewy bark i wdech lewe kolano w górę raz i wydech napinamy lewy pośladek pod prawą dłonią. I wdech dwa, odpychasz się od dłoni stopy. Napinasz lewy pośladek, rozciągasz lewą pachwinę. I wdech, trzy. Pięknie, mocna pozycja na macie. I wdech, cztery, prawe ramię w górę. I wydech, dłonie pod barki, prawa stopa do jaszczurki, za prawą długą krawędź maty. I wdech, raz, podwijaj kość ogonową. Napinaj lewy pośladek w pozycji. Wdech, dwa, odpychasz się od maty. Napinasz lewy pośladek. Wdech, trzy. Napinasz lewy pośladek. Wdech, cztery. I wydech, idziemy do psa z głową w dół, wszystko na drugą stronę. Łopatki, protrakcja, mocno odpychaj się od maty. Wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. Wydech, lewe kolano do przodu, napinasz prawy, odpychaj się od maty. I wdech, dwa, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. Wydech, lewe kolano przód, napnij prawy. Wdech, trzy, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. Wydech, lewe kolano przód, napnij prawy. Wdech, cztery, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. I wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawa mata. Wyrównujemy biodra, napinamy prawy pośladek. Wdech, Anjaniasana na pierwszy raz. I wydech, dłonie mata. I wdech, dwa, odpychaj się od lewej stopy. I wydech, dłonie mata.
Wdech 3, napinaj prawy pośladek, wydech, dłonie mata. Wdech 4, napnij prawy pośladek i wydech, skręt w lewo raz. Wdech, centrum. Wydech, skręt w lewo 2. Wdech, centrum. Wydech, lewo 3, odpychaj się od lewej stopy. Wdech, centrum. I wydech, lewo 4, prawa dłoń idzie pod prawy bark. I wdech, prawe kolano w górę raz. I wydech, prawy pośladek napięty pod lewą dłonią. Odpychaj się 2. Napinaj prawy pośladek. Wdech 3, rozciągasz prawą pachwinę. Napinasz prawy pośladek. I wdech, lewe ramię w górę. Z wydechem dłonie pod barki, lewa stopa za lewą długą krawędź maty do jaszczurki. I wdech, raz podwijaj kość ogonową. Napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech 2. Napinasz prawy pośladek. Wdech 3. Mocno odpychasz się od maty. Wdech 4. I wydech, pies z głową w dół. Mocno odepchnij się dłońmi od maty. Zaczynamy. Prawa noga. Wdech, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. I wydech, prawa stopa do przodu, kąt rozciągnięty. Wdech, raz w kącie. I wydech, wędrujemy do skandasany na lewo, podpierasz się dłońmi, nie siadasz na macie. Z wdechem, kąt rozciągnięty. Na wydechu, trikonasana. I wdech, raz w trikonasanie. Wydech, odpychaj się od maty. Wdech 2, wydłużaj lewy bok ciała. Odpychasz się stopami od maty. Wdech 3, odpychasz się stopami od maty. Wdech 4, wydech, ugnij prawe kolano i pies z głową w dół. I wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. Wydech, kąt rozciągnięty, lewa stopa do przodu. Wdech w kącie. I wydech, idziemy do skandasany na prawo, ale nie siadasz. Podpierasz się dłońmi. Wdech, wróć do kąta rozciągniętego. I wydech, prostujesz lewą nogę, idziemy sobie do trikonasany. I wdech, raz, odpychasz się stopami od maty. Wydłużasz prawy bok ciała. Wdech 2, odpychasz się stopami. Mocna, stabilna pozycja. Wdech 3. Odpychasz się stopami od maty. I wdech 4. I z wydechem uginamy lewe kolano, idziemy do psa. Powtarzamy mocniej. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa, kąt rozciągnięty. Z wdechem skandasana na lewo, podpierasz się. I z wydechem kąt rozciągnięty. Wdech, trikonasana, prostujemy nogi. I na wydechu uginasz prawe kolano, lewe na matę. Wdech, Anjaniasana pierwsza, napinasz lewy pośladek. I wydech, dłonie mata, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa, kąt rozciągnięty. Wdech, skandasana na prawo, nie siadaj na macie. I wydech, kąt rozciągnięty, lewa. Wdech, trikonasana, prostujesz sobie lewą nogę. I wydech, uginasz ją w kolanie, prawe kolano mata. Wdech, Anjaniasana pierwsza. I wydech, wróć do psa z głową w dół, powtarzamy. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa, kąt rozciągnięty. Wdech, skandasana na lewo. Wydech, prawa stopa, kąt rozciągnięty. Wdech, prostujemy prawą nogę, trikonasana. Wydech, uginasz prawe kolano, lewe kolano mata. Wdech, odepchnij się, Anjaniasana pierwsza. I wydech, wróć do psa z głową w dół. I wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa, kąt rozciągnięty. Wdech, skandasana na prawo. I wydech, kąt rozciągnięty, wróć. Wdech, wyprostuj lewą nogę, trikonasana. I wydech, ugnij lewe kolano, prawe na matę. Wdech, odpychasz się, Anjaniasana pierwsza. I wydech, idziemy sobie do psa z głową w dół. Jeszcze raz. Wdech, otwórz prawe biodro. I wydech, prawa stopa, kąt rozciągnięty. Wdech, skandasana na lewo, nie siadaj.
Wydech, wróć na prawo do kąta rozciągniętego. Wdech, wyprost prawej nogi, Trikonasana. I wydech, ugnij prawe kolano, lewe mata. Wdech, Anjaneyasana pierwsza. Wydech, idziesz do psa z głową w dół. I wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa, kąt rozciągnięty. Wdech, Skandasana na prawo. I wydech, kąt rozciągnięty, lewa stopa. Wdech, wyprostuj lewą nogę, Trikonasana. I wydech, ugnij lewe kolano, prawe na matę. Wdech, odpychasz się, Anjaneyasana pierwsza. I wydech, idziemy do psa z głową w dół, kontynuujemy ciut inaczej. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa przód, lewe kolano mata. Wdech, Anjaneyasana pierwsza. I wydech, dłonie na matę, unosimy lewe kolano. Przejdź teraz do Prasarity Padottanasany, wycofaj pięty na tylną długą krawędź maty. Palce idą do wewnątrz, pięty na zewnątrz. Kolana mogą być lekko ugięte albo doprostowane. Zrotuj uda do wewnątrz, wypchnij kość ogonową w tył i w górę. Dłonie pod barkami, cztery oddechy, schodzisz tak nisko jak możesz, bez forsowania tyłu w nóg. I wdech, raz możesz dodać kołyszące się ruchy. Odpychaj się stopami mocno od maty. Wdech, dwa. Odpychasz się stopami mocno od maty. Wdech, trzy. Odpychasz się stopami mocno od maty. I wdech, cztery. Uwaga! Z wydechem ciężar ciała na dłonie, uginasz kolana, pięty do wewnątrz, palce na zewnątrz. I z wdechem zwracasz się w lewą stronę. Wydech, prawe kolano na matę, lewa stopa z przodu. I wdech, Anjaneyasana pierwsza. Wydech, dłonie mata. Z wdechem unosisz prawe kolano, idziesz, z powrotem wracając do Prasarity Padottanasany, pięty na zewnątrz, palce do wewnątrz, proste kolana. I wdech, raz, rotuj uda do wewnątrz, kość ogonowa idzie w tył i w górę. Wdech, dwa, jeśli jesteś już elastyczny, możesz pogłębiać pozycję, ale bez kłucia pod kolanami. I wdech, trzy, odpychaj się stopami od maty, kontroluj ciało. Wdech, cztery. I wydech, dłonie pod barki, ciężar ciała na dłoni, uginamy kolana, pięty do wewnątrz, palce na zewnątrz. I teraz suwamy sobie stopy do malasany i wdech, dłonie przed serce. Jeśli odrywasz pięty, oczywiście zostań w tej pozycji, ale jeśli ich nie odrywasz, utrzymaj równowagę. I wdech, trzy. I wydech, odpychaj się stopami od maty. I wdech, cztery. Uwaga! Teraz z wydechem wstajemy z malasany do tadasany, łączymy sobie stopy i na wdechu idziemy w dół, rozłączamy ponownie stopy, wracamy do malasany. I wydech, dwa, płynne ruchy. I wdech, rozłącz malasana. I wydech, trzy. I wdech, rozłącz malasana. I wydech, cztery. I wdech, rozłącz malasana. Uwaga, z wydechem, z malasany, dłonie w prawą stronę. Idziemy sobie do psa z głową w dół. Przejdź przez winiasę. Weź wdech w pozycji. I wydech, prawa stopa przód, lewe kolano mata. Wdech, Anjaneyasana pierwsza. I wydech, już idziemy sobie dłońmi do przodu. Z wdechem płynny ruch Prasarita Padottanasana, pięty na zewnątrz i palce do wewnątrz. I wdech w pozycji, uwaga, wydech dłonie bardziej do przodu, uginamy kolana, pięty do wewnątrz, prawe kolano mata i z wdechem Anjaneyasana pierwsza na lewą stronę i z wydechem znowu dłonie do przodu, wracamy do Prasarity. I wdech, pięty na zewnątrz, palce do wewnątrz. I wydech, dłonie bardziej przed siebie. Możesz zostać tu, albo będziemy wykonywać przejścia do malasany z prasarity. Czyli z wdechem zsuwamy sobie stopy, siadamy do malasany. Na wydechu prostujesz kolana, odsuwasz stopy do prasarity, pięty na zewnątrz, palce do wewnątrz. Ok. I wdech, dwa. Malasana. I wydech, wracamy. Kilka ruchów stopami. Wdech, trzy. Malasana. I wydech, wracamy. Wdech, cztery. Malasana. I wydech, wracamy. I wdech, pięć. Malasana. Uwaga. Z wydechem dłonie na prawo. Idziemy do psa z głową w dół. Przejdź przez winiasę.
kontynuujemy całość. Uwaga, weź wdech w pozycji i z wydechem prawa stopa do przodu, lewe kolano mata. Wdech Anjaniasana pierwsza, wydech dłonie do centrum, idziemy do Prasarity Padottanasany. Wdech pięty na zewnątrz, palce do wewnątrz i teraz z wydechem kroczek bardziej do przodu. Uwaga, prawe kolano mata. Wdech Anjaniasana pierwsza na lewo i wydech dłonie do przodu, wróć do Prasarity Padottanasany. Dłonie pod barkami. Wdech, idziemy sobie do Malasany z wydechem Prasarita. I teraz z wdechem Malasana, uwaga, z Malasany usiądź na macie, złącz stopy i siłą mięśni nóg przejdź do Baddha Konasany, kołysząc lekko kolanami, dłonie z przodu, nie pomagamy sobie dłońmi, siadasz tak jak możesz, nawet z lekko okrągłymi plecami, pięty dowolnie oddalony od spojenia łonowego, ściągasz kolana w dół, przybliżając spojenie łonowe do pięt, ale nie na siłę, tutaj musisz się dobrze czuć z mobilnością bioder. Kilka oddechów. I teraz możesz podeprzeć się dłońmi za plecami, albo możesz ustawić sobie nogi jak do Malasany, przenieść ciężar ciała na nogi i wrócić sobie do Malasany. Dłonie na prawo, wracamy do psa z głową w dół i winiasa. Mały przerywnik, przejdź do przodu, stopy na szerokość bioder albo złączone. Uwaga, pilnuj, żeby kolana nie chodziły na boki, jeśli masz rozłączone stopy, idą równolegle. I teraz idziemy sobie w górę, wdech, ramiona w górę, wydech, idziemy do Utkatasany, jak do niskiego przysiadu i wdech, góra. I wydech, Utkatasana, staraj się siadać jak najniżej, wdech, góra, trzy. Wydech, Utkatasana i wdech, góra, cztery. Wydech, Utkatasana. Wdech, góra 5, wydech, Utkatasana, wdech, góra 6, wydech, Utkatasana, wdech, góra 7, wydech, Utkatasana, wdech, góra 8, wydech, Utkatasana, wdech, góra 9 i wydech, Utkatasana, wdech, góra 10, wydech, stopy szerzej, wracamy do Malasany. I z wdechem dłonie do przodu, idziemy do deski. Przejdź przez winiasę. Wracamy do naszej sekwencji. Wdech w pozycji. I z wydechem prawa stopa przód, lewe kolano mata. Wdech napnij, lewy pośladek, Anjaniasana pierwsza. Wydech dłonie na prawo. Przechodzimy do Prasarity Padottanasany. Wdech pięty na zewnątrz, palce do wewnątrz. I wydech, ugnij kolana pięty do wewnątrz, prawe kolano mata. Wdech, napnij prawy pośladek, Anjaniasana pierwsza. I wydech, dłonie do przodu, wracamy do Prasarity. I teraz z wdechem przejdź do Malasany. I spróbuj teraz, bez pomocy dłoni, usiądź sobie pośladkami na macie, ustawić nogi do sarny, kolana kąty 90 stopni. Jesteśmy na prawej stronie, weź wdech. I z wydechem przenieś kolana na lewo, kąty 90 stopni. Wdech, dwa, wydech, kolana na prawo, bez pomocy dłoni. Wdech i wydech, kolana na lewo. I wdech, trzy, wydech, kolana na prawo. Wdech, wydech, kolana na lewo. I wdech, cztery, wydech, kolana na prawo. Wdech i wydech, kolana na lewo. Weź wdech w pozycji i z wydechem przenieś sobie kolana na prawo. Uwaga, zostajemy z kolanami w kątach 90 stopni po prawej stronie. Jeśli za bardzo odrywasz lewy pośladek, usiądź na klocku, spokojnie, pomagaj sobie. Zostajemy na cztery oddechy. Wdech raz, ciągnij lewo pasmo biodrowo-piszczelowe, troszeczkę prawe. Wdech dwa. Za chwileczkę przejdziemy do sarny niżej. Wdech 3. I wdech 4. Możesz zostać tu albo z wydechem skłon do prawej nogi. Lekko możesz wycofać lewą. Kolano 90 stopni. Robimy skłon do prawej. Kąt 90 stopni w prawym kolanie. Staramy się lekko wyrównać tutaj biodra. Czujesz mocniejsze rozciągnięcie w tym wariancie po zewnętrznej stronie prawego uda. Możesz położyć czoło na klocku.
przedramiona na macie, to od Ciebie zależy, jak nisko schodzisz. Schodź tak, żeby nie złapał Cię przykurcz po zewnętrznej stronie, w lewym pośladku, tylko czujesz miłe rozciągnięcie prawego pasma biodrowo-piszczelowego. I wdech raz. Wydech, jeśli masz równe biodra, to wdech dwa, możesz przenieść prawą dłoń na lewe udo i z wydechem pogłębiać sobie skłon. Wdech trzy. Rób tylko te warianty, które są dla Ciebie stabilne. I wdech cztery. I teraz z wydechem wszyscy podpieramy się, wracamy w górę. Uwaga, przechodzimy sobie na lewą stronę, kolana kąty 90 stopni i możesz zostać tutaj wyżej z klockiem pod pośladkami. Spokojnie, albo zaraz możesz ze mną schodzić niżej. Na razie wdech raz ciągnie bardziej zewnętrzna strona prawego uda, kolana kąty 90 stopni. I wdech dwa. Pamiętaj, że Ty ustalasz tutaj, czy masz klocek, czy siedzisz sobie spokojnie na macie. Wdech trzy. Nie forsuj na siłę pozycji, wybieraj swoje warianty. I wdech cztery. Możesz zostać tu, albo na wydechu skłon do lewej nogi. Wycofujemy lekko prawą, kolano kąt 90 stopni. I tutaj czujesz mocniejsze ciągnięcie po zewnętrznej stronie lewego uda. Starasz się wyrównywać biodra. Zawsze możesz podłożyć klocek pod kroczem albo zwinięty ręcznik. Jesteśmy na przedramionach. I wdech raz. Zostajemy w pozycji. Możesz zostać tu spokojnie, albo wdech dwa, lewa dłoń na prawe biodro. To jest takie pogłębienie pozycji. Wdech trzy. Wybieraj swoje warianty. I wdech cztery. I z wydechem dłonie do przodu, wychodzimy sobie w górę. Uwaga, z wdechem wróć do centrum, stopy do malasany. I na wydechu przenosimy ciężar ciała do przodu, próbujemy stawać o własnych siłach. Przenieś sobie teraz dłonie na prawo, przejdź do psa z głową w dół i przejdź przez winiasa. Przechodzimy do przodu, stopy złączone lub na szerokość bioder. Uwaga, z wdechem idziemy sobie w górę przez utkatasany i z wydechem schodzimy głęboko do przysiadu. Wdech, góra dwa i wydech, głęboki przysiad. Wdech, góra, trzy. I wydech, przysiad. Wdech, góra, cztery. Uwaga, teraz będziemy schodzić do nawasany. Starajcie się siadać bez podpierania na macie, ale możecie oczywiście zawsze się podeprzeć. Możesz też zostać w przysiadzie. Wdech, ramiona w górę. Wydech, utkatasana. Rozszerz kolana, usiądź na macie. Wdech, nawasana, nogi złączone. I wydech, stopy na szerokość bioder albo połączone. Idziemy do przysiadu. I wdech, góra, dwa. I wydech, schodzisz do przysiadu, siadasz na macie. Wdech, nawasana, nogi połączone, proste plecy. I wydech, stopy na macie, idziemy sobie do przysiadu. I wdech, góra, trzy. Wydech, przysiad, siad na macie. Wdech, nawasana. Wydech, przysiad. Wdech, góra, cztery. Wydech, przysiad, siad na macie. Wdech, nawasana. I wydech, przysiad. Wdech, góra, pięć. Wydech, przysiad, siad na macie. Wdech, nawasana. I wydech, przysiad. Wdech, góra, sześć. Wydech, przysiad, siad na macie. Wdech, nawasana. I wydech, przysiad. Wdech, góra, siedem. Wydech, przysiad, siad na macie. Wdech, nawasana. I wydech, przysiad. Wdech, góra, osiem. Wydech, przysiad, siad na macie. Wdech, nawasana. I wdech, przysiad. Wdech, góra, dziewięć. Wydech, przysiad, siad na macie. Wdech, nawasana. Wydech, przysiad. I wdech, góra, dziesięć. Wydech, przysiad, siad na macie. Uwaga, wdech, nawasana, chwyt pod udami. Kolana kąty 90 stopni, odwodzimy nogi na boki albo upawiszta kolasana, jeśli jesteś dobrze rozciągnięty, to w upawiście konasanie, chwyt za duże palce stóp.
Równowaga na kości ogonowej i wdech prostujemy. Nogi na boki, mostek do przodu. Rotuj bicepsy na zewnątrz, doklejaj łopatki do pleców. Wypychaj pięty po przekątnych w górę. I wdech raz. Rotuj też uda na zewnątrz w tym wariancie. Wdech dwa. Mostek przód, łopatki do pleców. Wdech trzy. Wypychamy pięty po przekątnych w górę. Wdech cztery. Pięknie. I wdech 5 i teraz z upawiszta albo ugiętych kolan z wydechem idziemy do malasany. Stopy na matę, ciężar ciała do przodu. Wdech w pozycji i wydech delikatnie siadamy na macie, łączymy stopy, schodzimy sobie do baddha konasany. Kołyszemy kolanami na boki, lekko biodrami. Przybliżamy wygodnie spojenie łonowe do pięt, ściągacie kolana w dół siłą nóg, nie używamy rąk. Spróbuj ściągnąć łopatki do pleców. Jak już poczujesz, że mocno się garbisz, musisz się podeprzeć, zrób to, ale nie na siłę. Jesteśmy w baddha konasanie. Unieś lekko kolana do góry, rozstaw stopy do malasany. I teraz przejdź do sarny na prawo, kolana kąty 90 stopni i z wydechem na lewo, kolana kąty 90 stopni. Wydech w pozycji i wdech na prawo, bez pomocy rąk. Wydech, wdech, lewo dwa, wydech, wdech, prawo, wydech, wdech, lewo trzy, wydech, wdech, prawo, wydech, wdech, lewo cztery, wydech i z wdechem na prawo, uwaga, możesz zostać tutaj wyżej albo możesz znowu położyć się do prawej nogi, lewa idzie lekko do tyłu. Staramy się wyrównywać biodra w ramach możliwości. Schodzimy do prawej nogi. Rozciąganie po zewnętrznej stronie prawego uda. I wdech raz, wyrównuj boki ciała. Wdech dwa. Wdech trzy, pozwól ciału opadać do prawej nogi. Wdech cztery, idziemy do Ekapadaraja Kapotasany. Z wydechem doprostowujemy lewą nogę, ustawiamy prawą. Z prawą stopą wygodnie w kierunku lewej strony maty. Prawe kolano idzie w kierunku prawej strony maty. Wyrównaj biodra. Poczuj mocniejsze rozciągnięcie po zewnętrznej stronie prawego uda. I wdech raz, napinasz lewy pośladek, rozciągasz lewą pachwinę. Wdech dwa, możesz schodzić coraz niżej, ale bez dyskomfortu w ciele. Wdech trzy, napinaj lewy pośladek, rozciągasz lewą pachwinę. Wdech 4, wyrównuj biodra. Teraz możesz zostać tu w gołębiu albo z wydechem idziemy sobie na lewą stronę. Uwaga, rozciągasz prawy bok ciała, wyrównujesz biodra. I wdech raz, ciągnie zewnętrzna strona prawego uda bardzo przyjemnie i mocno. Wdech 2, napinasz lewy pośladek, wyrównujesz teraz biodra. Wdech 3, rozciągasz prawy bok ciała, pięknie rozciągana taśma boczna. I wdech 4. I z wydechem wracasz do centrum. Możesz być na przedramionach, albo prawe ramię idzie za plecy i chwytasz prawą dłonią prawą stopę. Możesz też zostawić prawą dłoń na kości krzyżową, bądź na lewym biodrze. Patrzymy lekko w prawą stronę i dociskamy bardziej prawy pośladek do maty, wyrównujemy biodra. I wdech raz, napinasz lewy pośladek, rozciągasz prawe pasmo biodrowo-piszczelowe. Wdech 2, napinasz lewy pośladek, rozciągasz też lewą pachwinę. Wdech 3, piękna pozycja. I wdech 4, uwaga. I z wydechem wróć. Uwaga, jeśli nie robisz pozycji krowiego pyska, to zostań w gołębiu, a jeśli robisz krowi pysk, to ciężar ciała na prawą stronę. Teraz idziemy sobie lewą nogą na prawą, zaplatamy ją. Przesuwasz sobie, popatrz, lewą stopę za prawe udo, dociskasz lewy pośladek do maty, zostajesz wyżej, jeśli nie, ustawiasz kolana nad kolanem, ok? Ciągnie zewnętrzna strona lewego uda. A jeśli możesz ustawić kolana nad kolanem i siedzieć obydwoma pośladkami na macie, zrób to. Czujesz mocniejsze rozciągnięcie po zewnętrznej stronie lewego uda, ale czujesz też, że ciągnie prawe pasmo biodrowo-piszczelowe, krowi pysk. I wdech raz, dłonie na lewe udo, ściągasz nogi lekko w dół. Wdech dwa, wyciągasz się czubkiem głowy w górę, pilnujesz prostych pleców.
wdech 3. Mamy proste plecy w pozycji. Wdech 4. I z wydechem skręt w lewo, prawe ramię za lewe udo. I wdech raz, dociskamy lewy pośladek do maty. Wydłużasz się kręgosłupem. Wdech 2, ciągnął pasma biodrowo-piszczelowe. Piękna pozycja krowiego pyska. Wdech 3. Wydech we pozycji. Wdech 4. I teraz z wydechem powolutku wróć do centrum, rozplątujemy nogi i staramy się wrócić do sarny na prawą stronę. Ramiona w górę. Wdech, kola na 90 stopni na lewo, wydech w pozycji. Wdech, przejdź na prawo i wydech. I wdech, lewa 2, wydech, wdech prawa, wydech. Wdech, lewa 3 i wydech, wdech prawa. Wydech, wdech lewa 4, wydech, wdech prawa, wydech. I wdech, przechodzimy sobie na lewą, zostajemy na lewej. Uwaga, lekko wycofujesz prawą nogę, kolana kąty 90 stopni. Wdech w pozycji i na wydechu schodzisz sobie do lewej nogi, wyrównujesz biodra w miarach możliwości. I teraz ciągnij mocniej zewnętrzna strona lewego uda, zostajemy. I wdech raz, wyrównuj boki ciała, opadaj w kierunku lewej nogi. Wdech dwa. Wdech trzy, pogłębiamy sarnę, tułów opada do lewej nogi. Wdech cztery. I teraz z wydechem przechodzimy do gołębia Ekapadaraja Kapotasana. Doprostowujesz prawą nogę, lewa jest skierowana do przodu, lewa stopa przy prawej krawędzi maty, lewe kolano przy lewej, ciągnie zewnętrzna strona lewego uda, wyrównaj biodra, napnij prawy pośladek, rozciągasz prawą pachwinę w gołębiu. I wdech raz, rozciągasz lewe pasmo biodrowo-piszczelowe. Wdech dwa, napinasz prawy pośladek. Wdech 3, wyrównuj biodra w pozycji. Wdech 4, uwaga. I z wydechem robimy sobie zgięcie w prawą stronę, rozciągamy lewy bok ciała, trzymasz biodra równe. I wdech raz, napinasz prawy pośladek. Wdech 2, rozciągasz lewy bok ciała, taśma boczna, lewa strona. Wdech 3, wyrównujesz biodra w pozycji. I wdech 4. I teraz z wydechem wróć do centrum. Jeśli nie robisz następnej pozycji, zostań w gołębiu na przedramionach. Albo przenosimy sobie lewe ramię za plecami. Próbujemy chwycić lewą stopę. Jeśli jej nie chwytasz, zostawiasz lewą dłoń na plecach bądź na prawym biodrze. Otwieramy się lekko lewym barkiem w lewo. I wdech raz. Wyrównaj biodra, dociśnij lewy pośladek mocniej do maty. Wdech 2, napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech 3, ciągnij lewe pasmo biodrowo-piszczelowe. I wdech 4, z wydechem wróć do centrum, jeśli nie robisz krowiego pyska, zostań w gołębiu, a jeśli robisz krowi pysk, to pochylamy się na lewy pośladek, przenosimy sobie prawą nogę za lewą i teraz prawa stopa, popatrz, idzie za lewy udo, dociskasz prawy pośladek do maty, zostajesz w wyższej wersji krowiego pyska albo ustawiasz prawe kolano nad lewym, robisz przestrzeń dla pośladków i dociskasz pośladki równomiernie do maty. I wdech raz, dłonie na prawym udzie, ściągasz nogi w dół. Wdech dwa, wydłużasz się kręgosłupem w górę. Wdech 3, ciągnie zewnętrzna strona prawego uda mocniej. I wdech 4. I z wydechem skręt w prawo, lewe ramię za prawe udo. I wdech raz, dociskaj mocniej prawy pośladek do maty. Wdech 2. Wydłużaj się kręgosłupem w górę. Wdech 3. Odpychasz się pośladkami od maty. I wdech 4.
teraz na wydechu wracamy sobie do centrum, rozplątujemy nogi, idziemy sobie do malasany. Możesz przez chwileczkę też przemasować zewnętrzne strony nóg. Spróbuj przejść do malasany własną siłą. Teraz możesz już zakończyć sesję, możesz spokojnie odpocząć, albo możesz spróbować ze mną zrobić lotosy, jeśli je praktykujesz i chcesz swoją praktykę usprawnić. Możesz zobaczyć, jak Ci wychodzą lotosy po naszej sesji na mobilność. Przejdź sobie jeszcze przez jedną winiasę. I przejdź teraz do centrum. Zacznij od nogi, którą zwykle zakładasz jako pierwszą w lotosach. Zacznij ją ruszać w biodrze. Lekko okrągłe plecy. Opuszczaj kolano, aż założysz sobie piętę w przeciwną pachwinę. Unieś drugą nogę, przepleć sobie ją na drugą pachwinę i teraz trzymaj stopy flex, wciskając pięty w biodra. Jeśli czujesz się dobrze w lotosach, nie ma żadnych przeciwwskazań, praktykujesz je już od dłuższego czasu, to sobie tutaj zostań po prostu na dłużej, a jeśli jeszcze nie robiłeś lotosów, to dzisiaj nie podchodź do nich, usiądź na chwilę w siodzie skrzyżnym i pomedytuj. My sobie będziemy utrzymywać lotos, spróbujemy wykonać różne asany w nim. Wciskaj pięty w biodra, napinaj przywodziciele, tak żeby kolana nie rozchodziły się na boki. I teraz przygotuj sobie klocek, najpierw największą wysokością, później średnią, będziesz go stopniowo obniżać. Chwyć się za przeciwne łokcie wygodnie za plecami albo złącz dłonie jak do namaste między łopatkami. Ustawiamy sobie wygodnie klocek, łączymy dłonie i schodzimy sobie z wydechem czołem na klocek. Zobaczysz, że to kolano, które zwykle się unosi, teraz będzie spokojnie się obniżać. Wciskaj pięty w biodra, aktywne przywodziciele, żeby kolana nie rozsuwały się na boki. I teraz jak będziesz rozluźniać ciało z każdym oddechem, zauważ, czy możesz sobie ten klocek obniżać. Nie rób tego na siłę. Wczuj się w swoje ciało spokojnie. Oddychaj głęboko. To jest chwilka dla Ciebie. Bez presji, na doskonałość. Robisz tylko tyle, ile możesz. W każdym momencie możesz wyjść z pozycji, odpocząć. Wsłuchuj się w swój oddech i w swoje ciało. Jeśli będzie bardzo niewygodnie, wyjdź z pozycji. Jeśli to jest normalny dyskomfort, lekki jak podczas lotosu, przy pracy mięśni, ale bez napięć, kłucia w kolanach, biodrach, w kostkach, to spokojnie utrzymaj pozycję. Natomiast jeśli pojawią się napięcia w barkach, biodrach, kolanach, kostkach, jeśli poczujesz, że już masz dosyć, mięśnie się męczą, wychodź z pozycji. Możesz tutaj zostać dłużej, albo możesz razem ze mną wyjść i teraz spróbujemy chwycić się za plecami, ale nie na siłę. Dajemy sobie prawe ramię na plecy, prawa dłoń w kierunku lewego biodra i dajemy lewe ramię, krzyżując je z prawym i lewa dłoń w kierunku prawego biodra. Możesz oczywiście odwrócić ramiona, jeśli wygodniej Ci najpierw dać lewe ramię pod prawe, zrób to. Krzyżujemy sobie wygodnie ramiona z tyłu na plecach. I teraz, jak mamy je skrzyżowane, próbujemy sobie chwycić lewą dłonią za lewą stopę i prawą dłonią za prawą, pochylając się lekko do przodu. Ale nie rób tego na siłę, jeśli nie możesz skrzyżować ramion, ok? Jeśli czujesz napięcie w nadgarstkach, w kostkach, wycofaj się z pozycji. Możesz tu pochylić się lekko do przodu oczywiście i później próbować doprostować tłów, ale nie na siłę. Zobacz, jak czujesz się z tą pozycją. Jeśli czujesz dyskomforty, ciągnięcie, napięcie w nadgarstkach, w łokciach, w barkach, wycofaj się. Zostaw sobie tylko skrzyżowane ramiona na plecach albo dłonie połączone jak do namaste, bądź chwyć za przeciwne łokcie. Zostajemy na moment, pełna koncentracja. Wbijaj pięty w biodra, napinaj przywodziciele, kolana nie rozchodzą się na boki. Teraz możesz zostać tu dłużej albo skrócić asanę.
Możesz też przejść ze mną do tolasany, pozycja wagi. Rozplątujemy sobie ramiona, pięty wbijamy mocniej w biodra, kolana nie rozchodzą się na boki, rozczapisz palce dłoni, ustaw dłonie przy biodrach i przesuń je do połowy ud. I mocno z wdechem dociśnij dłonie do maty, unosimy pośladki, wydech, kolana nieco wyżej, zostajesz. 4-5 oddechów. Mocno odpychaj się dłońmi od maty. Powoli usiądź na macie i teraz odpychając się cały czas, odchylamy się w tył, równowaga na kości ogonowej. Zostań tu lub podeprzyj się dłońmi za plecami z kolanami w górze. Uwaga, jeśli nie robisz garby pindasany, to zostań tu z podparciem. Możesz też przenieść sobie dłonie pod kolana i utrzymać równowagę na bardziej okrągłych plecach. Nie rób na siłę pozycji, jeśli się przewracasz. I teraz najtrudniejsza garba pindasana. Jeśli tu dobrze trzymasz równowagę, możesz też podrywać sobie dłonie, unosić ramiona w górę, rozkładać na boki. Na razie nie przeciskasz ramion w przestrzeni między łydkami i udami w garbie. Jeśli też nie robisz garby pindasany, to zostań w tej pozycji, utrzymując równowagę w dowolnych ruchach ramion. A jeśli robisz garba pindasane, na mocnym brzuchu, lekkim odchyleniu, przenosimy lewe i prawe całe przedramię z łokciem między łydką a udem. Nie klinuj łokci w tych przestrzeniach, ok? Popatrz, łokcie są z przodu. Teraz, jak już przepchniesz przedramiona i łokcie między łydkami i udami, naciśnij mocniej piętami na biodra, żeby kolana nie uciekły na boki. Możesz zostać tutaj, możesz mieć rozłączone dłonie, drugi wariant złączony, a trzeci pełny wariant. Kładziemy sobie dłonie na policzkach, wysuwamy bardziej podbródek do przodu i okrągłe plecy. Trzymaj równowagę. Oddychaj głęboko. Pamiętaj, że czasem nie przeciśniesz przedramion między łydkami i udami, więc spokojnie zaakceptuj swoje ciało danego dnia, ok? Pogłębiaj praktykę tak, jak będziesz czuć. Spokojnie, jak dzień będzie dobry. Jeśli tutaj czujesz, że mocno bolą Cię ramiona, że już masz dosyć tej pozycji, to wyjdź z niej szybciej. Powolutku wychodzimy, odrywamy dłonie, wysuwamy je pomiędzy łydek i ud i wracamy sobie do lotosu. Kilka oddechów. I wychodzimy już z lotosu, delikatnie rozplątując nogi, pozwalając, by zsunęły się spokojnie nasze stopy. Przemasujcie sobie nogi, tak jak czujecie. I przejdźcie teraz już do siawasany bez rozciągania. Kończymy sobie naszą praktykę. Być może z jakąś poduszeczką pod głową, może z klockiem, może na płasko. Zostańcie tu jeszcze na moment, wydłużając oddech. Dziękuję Wam serdecznie za wspólną praktykę z mobilnością bioder i zapraszam na następne intrygujące, kreatywne i mocne mobility. Namaste.